No i dotarłem do Torunia, a jako zagorzały fan serialu Przyjaciele nie mogę nie odwiedzić lokalu Central Coffee Perk. Kawa naprawdę wyśmienita. Co fajne, można w tym lokalu pożyć różne gry z przyjaciółmi, jakieś Monopoly, Memory i tak dalej. Są fajne kawy latte, które są również nazywane imionami z przyjaciół. I wyjechałem już z Torunia, teraz uderzam w stronę morza. Najdroższe fotobudki w Polsce. Niestety katar nie przychodzi. Mam jeszcze troszeczkę syropku babci, więc pomoże. TVP, ABC, już nawet rapsy są. Zatańcz ze mną jeszcze raz. To Sarbinowie jest taka ciekawostka, nie wszyscy o tym wiedzą. Cechą charakterystyczną Sarbinowa jest to, że jest tutaj morze. Niesamowite, prawda? Jest tutaj morze. No i oczywiście zawsze nad morzem jest niezawodna, piękna pogoda, że trzeba iść w kurtce, bo wieje i urywa chłę. Siemano, otwórz mi piwo. Pam, 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 pam. Pauza. A przyspieszymy wujka troszeczkę? Pam, 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 pam. No i tu sobie pokopię troszeczkę, tak, zrobię sobie efekty specjalne, będę jadł to, tak, będę jadł. Yeah. No jak myślałem, zapiekanki były mega sztosem, tu mnie coś znowu atakuje, jakieś bąki czy cokolwiek, nie mam pojęcia. Ale gdybyście szukali miejscówki do sikania na wydmach, o, właśnie, kolejna pajęczyna. Wbiłem się głową w pajęczynę, a ja mam arachnofobię, więc... Wycieczka do Międzyzdroi, niestety pogoda nie rozpieszcza, ale zobaczymy, co to będzie. Jesteśmy w oceanarium Międzyzdroja i są ryby. Oceanarium ogólnie spoko, gdyby jednak bilety były po 15-20 zł, ponieważ 45 zł to troszeczkę za dużo w stosunku do oferowanych atrakcji. W podobnych cenach mamy bilety do wrocławskiego zoo, które jest dużo większe, więcej atrakcji i nie tylko ryby. Wow. Piona morda. Kurwa. No i dupa. A tak w ogóle to noga mnie zasłania. Jak najlepiej zrobić z hulajnogi zwykłą elektryczną? Niech ci wpadnie przez przypadek patyczek dookoła, jedziesz z górki, ludzie myślą, że jedziesz jakimś motorem. Jak się odwrócą, to mają zonka. Mielenko chyba obrywało od mielna, te zniszczone melanżem, jak widać. No, yo, ja właśnie już wracam z nadmorza, kieruję się w stronę Śląska, po drodze chyba jeszcze zahaczę o Wrocław, taki mam plan. Słyszałem tam o dobrej pizzerii, oczywiście moja ulubiona napoletana, więc muszę ją sprawdzić. Yo. Tradycyjnie smacznej kawusi. Standard. I dotarłem do Wrocławia i zmierzam do Iggy Pizza, gdzie można zjeść podobno najlepszą napoletanę w tej części kraju. Sprawdzimy. Pizza była naprawdę mega sztosem. Fajny wystrój, bardzo miła obsługa i naprawdę rewelacyjna pizza. Byłem kiedyś w Oliwie Jogin 2.0 i chyba Iggy mi bardziej podeszło. Ale może kiedyś nagram jeszcze moje dywagacje na temat różnych pizz w jakimś osobnym odcinku. No i znowu.
No i dotarłem, moi drodzy, po 2 tygodniach udało się wrócić z powrotem do domu. A więc standardowo, każdy film na YouTube, jeśli wam się podobało, dajcie ten kciuk w górę i kliknijcie subskrybuj. Dzięki i piona!